Dzień dobry Państwu, witam wszystkich na konferencji prasowej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej. Dzisiaj jest z nami przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, pan poseł Mariusz Błaszczak. Jest z nami również pani europoseł Anna Zalewska oraz pan poseł Krzysztof Szczucki. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie, w ostatnich dniach dużo mówiło się o podwyżkach dla środowiska nauczycielskiego, dla nauczycieli. Koalicja rządząca chełpi się i szczyci rzekomym dotrzymaniem tak zwanego swojego konkretu, ale widzimy, co dzieje się w internecie, jak nerwowo na realizację tego konkretu reaguje samo środowisko nauczycielskie, którego właśnie ta podwyżka miała dotyczyć. Środowisko nauczycielskie jest mocno rozczarowane, żeby nie powiedzieć oburzone, ale o szczegółach, szanowni Państwo, tej wielkiej manipulacji i oszustwa, które próbuje dzisiaj przeprowadzić koalicja rządząca, już za moment wypowiedzą się uczestnicy naszej konferencji, ale zanim to nastąpi, chciałbym Państwa zaprosić na krótki materiał filmowy. Bardzo proszę. W kampanii obiecywali: każdy polski nauczyciel, każda polska nauczycielka dostaną podwyżkę od do zasadniczego minimum 1500 zł, to znaczy 30% podwyżki. Politycy muszą kłamać, aby wygrać wybory, tak czy nie? Tak. I co zrobili? 1500 zł ma dotyczyć tylko średnich wynagrodzeń, co oznacza, że tysiące nauczycieli nigdy obiecanej podwyżki nie dostanie. Ich oszustwo oburzyło środowisko nauczycielskie. Realna podwyżka Tuska to mniej niż 500 zł, bo niemal połowę środków na wzrost wynagrodzeń nauczycieli zapewnił rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jaki z tego wniosek? Nie ma ani dodatkowej 30% podwyżki Tuska, ani 1500 zł do wynagrodzenia zasadniczego. Jaką ja mam gwarancję, że znowu pan mi coś nie obieca i pan nie dotrzyma słowa? Gwarancję. To koalicja oszustów. Trzeba w polityce kłamać, po prostu kłamać. Nie ufaj im. Proszę Państwa, przestrzegaliśmy w kampanii wyborczej przed taką postawą koalicji 13 grudnia. Jeszcze raz odczytam to, co powiedział Donald Tusk w kampanii wyborczej w Tarnowie 9 września 2023 roku. Każdy polski nauczyciel i każda polska nauczycielka dostaną podwyżkę do zasadniczego o minimum 1500 zł. I przeczytam Państwu uchwałę czy też oświadczenie Związku Nauczycielstwa Polskiego z 20 stycznia tego roku. Według zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z pierwszej grupy zaszeregowania wzrosną dla nieposiadających stopnia awansu zawodowego, czyli nauczycieli początkujących, o 1218 zł, mianowanych o 1167 zł, dyplomowanych o 1365 zł. A więc proszę Państwa, jak miało być, a jak jest w rzeczywistości. Nauczyciele to jedna z grup zawodowych, która została wykorzystana przez koalicję 13 grudnia w kampanii wyborczej, tej ubiegłorocznej, ale także wcześniej byli wykorzystywani. Nauczyciele zaufali koalicji 13 grudnia i tak zostali potraktowani. Mamy do czynienia z cynizmem, z hipokryzją, z oszustwem. Domagamy się tego, żeby postulaty były spełniane. My oczywiście mówimy o naszej postawie, postawie Prawa i Sprawiedliwości. My zawsze wypełnialiśmy zobowiązania. Wiarygodność jest niewątpliwie naszym atutem. W przypadku koalicji 13 grudnia mówią co innego, a potem robią zupełnie coś odwrotnego. A więc domagamy się tego, żeby minimum 1500 zł do zasadniczego wynagrodzenia, żeby tyle wynosiła podwyżka. I przypominamy, że połowa tej rzeczywistej podwyżki to sumy zapisane w projekcie budżetu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wynagrodzenie nauczyciela mianowanego, a więc podwyżka o 1167 zł, to jest brutto, przypominam, na rękę około 900 zł i z tego połowa została zapisana
w budżecie przygotowanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, a więc Tusk obiecał minimum 1500 zł, a dał ile? 3 razy mniej. Domagamy się poprzez presję społeczną, przez wywołanie presji społecznej, domagamy się wypełnienia tego zobowiązania. Dlatego od dziś nasi parlamentarzyści w okręgach wyborczych będą organizowali konferencje prasowe przy biurach poselskich koalicji 13 grudnia, żeby w ten sposób, po pierwsze, ta informacja dotarła do środowiska nauczycielskiego, a po drugie, żeby wywrzeć realną, konkretną presję właśnie na koalicję 13 grudnia, żeby zobowiązanie, które publicznie padło, zostało wypełnione. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. A teraz głos zabierze pani europoseł Anna Zalewska. Bardzo proszę. Tak, rzeczywiście nie 30, a 15%, bo 15% zaproponowała Zjednoczona Prawica, a wcześniej przez 8 lat doprowadziła do tego, że o 50% wzrosły wynagrodzenia nauczycieli dyplomowanych, a prawie o 100 nauczycieli początkujących. Przypominam, że Platforma, i to jest ich wiarygodność, w 2012 roku zamroziła pensje nauczycieli. Musieliśmy w 2016, bo nie było jeszcze pieniędzy, uszczelnialiśmy VAT, żeby znaleźć między innymi pieniądze dla nauczycieli. To zaczynaliśmy z ogromną przepaścią, którą cały czas trzeba było zasypywać. Jeżeli do tego jeszcze dodamy, że właśnie zabrano wolność nauczycielom, bo powiedziano im, czego nie mogą robić w swojej pracy, to znaczy nie zadawać zadań domowych, chociaż mówimy o tym, że nie ma nakazu zadań domowych, a jest system oceniania, który pokazuje, że można nad tym absolutnie zapanować. To pokazuje, jak lekceważąco podchodzi się do zawodu nauczyciela. Mam nadzieję, że pani Barbara Nowacka, minister edukacji, nie uzna, że za zadanie pracy domowej będzie grozić dyscyplinarka, czy też areszt, a może będzie jakaś platforma, na której sygnaliści będą wpisywać, który nauczyciel z której szkoły zadaje prace domowe. To rzeczywiście rząd 8 gwiazdek, koalicja 8 gwiazdek, która oszukuje. Bardzo dziękuję pani poseł. A teraz o zabranie głosu bardzo proszę pana posła Krzysztofa Szczuckiego. Szanowni państwo, to rząd Prawa i Sprawiedliwości zabezpieczył na potrzeby oświaty, na potrzeby wzrostu wynagrodzeń nauczycieli 12 miliardów złotych. Donald Tusk nie wywiązuje się ze swojej obietnicy. Jego realne wsparcie wynosi mniej niż 500 zł, daleko tutaj do obiecanej kwoty 1500 zł, ale rząd Prawa i Sprawiedliwości to także szereg innych działań zaadresowanych do polskiej oświaty, polskich dzieci, polskich uczniów. To przecież takie programy jak Polski Ład, z których budowano żłobki, przedszkola, budowano szkoły, sale gimnastyczne, modernizowano budynki, wyposażano je w odpowiednie sprzęty. Samorządy pozbawione środków w czasach rządów Platformy Obywatelskiej i PSL nie mogły sobie pozwolić na takie inwestycje. Dopiero stało to się możliwe właśnie dzięki środkom zapewnionym przez Prawo i Sprawiedliwość. W Polsce lokalnej zaczęto budować nowe szkoły. Powstawały przedszkola, żłobki, powstawały nawet szkoły artystyczne w gminach wiejskich. To wszystko dzięki zauważeniu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości Polski lokalnej. To wszystko dzięki naszej zdolności do tego, żeby prowadzić dobrą politykę gospodarczą, dobrą politykę podatkową. Pieniądze się znalazły i zostały skierowane do tych samorządów, które tych środków potrzebowały, do tych społeczności lokalnych, które potrzebowały nowych szkół, nowych placówek oświatowych. Rząd Donalda Tuska oszukuje w obszarze wynagrodzeń dla nauczycieli i z pewnością nie będzie, znamy program Platformy, znamy ich wcześniejsze działania, nie będzie wykazywał się zdolnością i wolą do tego, żeby wspierać Polskę lokalną, żeby wspierać inwestycje w oświacie w Polsce lokalnej.
Bardzo dziękuję, panie pośle. O tym, że to, co robi Donald Tusk i cała koalicja 13 grudnia, to jedno wielkie oszustwo w kontekście podwyżek dla nauczycieli, mówimy nie tylko my jako Prawo i Sprawiedliwość, ale mówi również samo środowisko nauczycielskie. Bo ja przypomnę i przytoczę państwu kilka cytatów, chociażby wypowiedź pana Sławomira Broniarza, który sam wprost stwierdził, że to, co dzisiaj proponuje w kontekście podwyżek Donald Tusk i cała koalicja 13 grudnia, nie jest to spełnienie przedwyborczej obietnicy. Wiceszefowa Związku Nauczycielstwa Polskiego. Nie jestem rozczarowana, jestem wściekła. Kolejne, proszę państwa, komentarze. Wystarczy sobie poczytać ludzi, którzy reprezentują środowisko nauczycielskie z różnych portali Ministerstwa Edukacji czy posty pod wpisami polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy dzisiaj czarują, że te 1500 jest rzekomo nie do zasadniczego, tylko do średniego. Ludzie piszą wprost. Średnie? Oby Związek Nauczycielstwa Polskiego się na to nie zgodził. Śmiechu warte. Kolejny wpis. Ale mówiliście o czymś innym, a robicie coś innego. W sumie to nie nowość, ale mieliście 8 lat, by nauczyć się nie drwić z ludzi. To nie są nasze opinie i wpisy polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale ludzi, którzy żyją tymi sprawami edukacyjnymi i mocno obserwują to, co robi dzisiaj koalicja 13 grudnia. To, co dzisiaj próbuje nam zrobić Donald Tusk i zrobić nauczycielom, to oszustwo i to kłamstwo. To nie jest realizacja i spełnienie obietnicy wyborczej.